Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Tak jak zapowiadałem, teraz czas na poważną rozmowę o polityce zagranicznej, ba, o geopolityce. Przy telefonie Krzysztof Wojczal. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Autor książki Trzecia Dekada, autor jednego z bardziej czy najbardziej poczytnych blogów o polityce zagranicznej w Polsce. Wczoraj słowo geopolityka pojawiło się w Kijowie. Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, na konferencji prasowej wspólnie z premierem rządu ukraińskiego mówił o tym, że rozmowy, które się odbyły w Kijowie, zmienią europejską geopolitykę. Jak to rozumieć? Wydaje mi się, że strona polska zaczęła wykorzystywać politycznie to, że Polska znajduje się w takim, a nie innym miejscu i przez nas tak naprawdę przechodzi cała pomoc na Ukrainę i jednocześnie Niemcy nie wykorzystują swojej szansy, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, ponieważ wciąż liczą na to, że Rosjanie wrócą do gry i to oni będą tym partnerem, z którym należy się liczyć i należy potencjalnie w przyszłości dyskutować. Także strona niemiecka tutaj z wielką rezerwą i dosyć ociąganiem reaguje na potrzeby ukraińskie, w związku z czym względem strony kijowskiej Niemcy tracą cały czas wiarę. Wiarygodność tak naprawdę. Natomiast strona polska tą wiarygodność podbija. Cały czas wspieramy Ukrainę i w kontekście przyszłego być może porządku, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, będzie miało to bardzo ważny kontekst i ta wizyta wczorajsza pokazuje, że nasi politycy traktują poważnie możliwość obrony Ukrainy w kontekście uniezależnienia się czy utrzymania niezależności od Moskwy. Pokładają wielką wiarę w to, że Ukraina się utrzyma. Oczywiście angażujemy w to i inwestujemy w taki scenariusz własne środki, przekazujemy uzbrojenia, także wspieramy finansowo, czy też w jakiś inny sposób, jeśli chodzi o zaopatrzenie Ukrainy. Jak również, jak widać, zmierzamy do współpracy tak przemysłowej, jak i gospodarcze, jak w zakresie handlu zagranicznego, wspierając ukraiński eksport. I w mojej ocenie wykorzystujemy w tej chwili pewnego rodzaju bardzo dobry moment geopolityczny, w którym Niemcy jeszcze nie są w grze i mają bardzo słabą pozycję z uwagi na swoją postawę względem Ukrainy. Natomiast my jakby idziemy tutaj jakby za dotychczasową linią i kontynuujemy swoje poparcie dla Ukrainy, a jednocześnie już myślimy o przyszłości, o tym, co będzie po wojnie. I w tej chwili jest ten moment, w którym z perspektywy ukraińskiej Polska jawi się jako bardzo wiarygodny partner, z którym warto zawierać być może wieloletnie nawet umowy na różnych płaszczyznach, powiększając partnerstwo przyszłe, czy poszerzając jego zakres. I w tym kontekście będzie to wzmacniać Polskę również w samej Unii Europejskiej, czy na arenie międzynarodowej, czy też w Europie jako takiej. Także to jest kontynuacja pewnego rodzaju polityki, którą zaczęliśmy już w momencie ataku na Ukrainę 24 lutego i wydaje się, że to jest naturalna konsekwencja tej polityki. Czyli najpierw robiliśmy wszystko, by utrzymać Ukrainę w grze, by Ukraińcy się zdołali obronić. Tutaj ta pomoc była robiona w bardzo dużym tempie i w zasadzie, jeśli można powiedzieć kolokwialnie, na gwałt, ale właśnie tego rodzaju pośpiech był wskazany, tego rodzaju tempo pomocy. No a teraz już metodycznie, na spokojnie widać, że prowadzone są rozmowy międzyresortowe, także to wszystko zaczyna być w sposób bardziej usystematyzowany, układany na przyszłość. No tutaj tylko przerwę na chwilę. Pojawia się ta wątpliwość, a co się stanie, jeżeli Niemcy będą chciały doszlusować, jeżeli nagle zniknie kanclerz Scholz, a w jego miejsce pojawi się kanclerz Merz. Na przykład, który to lider CDU, który tej koalicji chadeckiej, no, który wypowiada się mniej więcej w tym samym tonie jak polski rząd, bardzo mocno krytykując obecnego kanclerza, a taka zmiana koalicji w Bundestagu nie jest niemożliwa.
Dlatego zwracałem uwagę na wagę momentu, w którym w tej chwili podejmujemy takie rozmowy z Ukrainą, ponieważ w tej chwili jest dobry moment, ale być może to okno nie będzie trwało nie wiadomo jak długo, więc należy to wykorzystać. I jeśli my w tej chwili podpiszemy i zawrzemy pewnego rodzaju umowę z Ukraińcami, no to wówczas będziemy spokojniejsi. Byliśmy pierwsi i na tym jakby z tego tytułu można skorzystać później na współpracy z Ukrainą i zbudować sobie pozycję. Także tutaj nie tylko potencjał, kapitał i wola polityczna, ale też moment, w którym pomoc czy współpraca jest podejmowana i bardzo się liczy. Także w mojej ocenie bardzo dobrze, że zaczęliśmy już w tej chwili o tym myśleć i już w tej chwili zaczęły być realizowane pewnego rodzaju rozmowy czy nadawany kierunek w przyszłej polityce, jeśli chodzi o oś Warszawa Kijów. Gdziekolwiek nie przyłożyć ucho, tam słychać jeden dźwięk. Żyjemy w momencie przełomowym, czy to w Davos, czy w Warszawie na konferencji, zresztą bardzo dobrej konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Takie dość powszechne niemal, że pełen konsensus wśród ekspertów, wśród polityków, że nie tylko, ale między innymi poprzez wojnę na Ukrainie w tej chwili świat stał się bardziej plastyczny i decyzje przez polityków podejmowane teraz będą miały swoje skutki na następne lata, a być może nawet dekady. Na ile to jest tak, że w tym momencie historycznym Polska jest w stanie się wywindować do zupełnie innej ligi niż była jeszcze rok temu, ligi wśród oczywiście ligi, która mierzy siłę państw na szachownicy globalnej? To w zasadzie już się stało w mojej ocenie, z tego względu, że o ile jeszcze kilka miesięcy temu pojawiały się głosy, że na przykład Amerykanie budują swoją pozycję w Europie w oparciu o Niemcy ponownie, w momencie kiedy wygrał Joe Biden prezydenturę, tak teraz tego rodzaju stanowisko już jest, nie jest takie jednoznaczne. W mojej ocenie właśnie Polska w tej chwili już nie tylko w oparciu o Stany Zjednoczone, ale właśnie budując niejako swoją niezależność i swoją niezależną siłę również od Stanów Zjednoczonych, buduje tutaj partnerstwo z Ukrainą. To będzie mogło mieć duży wpływ na przyszłość, zwłaszcza, że Amerykanie, jak wiadomo z historii, oni czasami angażują się bardziej w Europę, czasami angażują się mniej. Mają w perspektywie tą rywalizację z Chinami, także tutaj na pewno ta wojna na Ukrainie i starcie przeciwko Rosji jest w tej chwili takim priorytetem na krótką metę, ale w średnio i długookresowej perspektywie Amerykanie myślą o Dalekim Wschodzie, o Chinach, o Pacyfiku, a my musimy myśleć o czasie, w którym Amerykanie poradzą sobie z Rosjanami i zarzucą taką dużą aktywność czy zaangażowanie w Europie, bo to się kiedyś stanie. I musimy na ten czas zbudować własną pozycję w Europie. I wydaje mi się, że właśnie kierunek ukraiński, współpraca z Ukrainą, to jest ten właściwy kierunek. Należy doprowadzić do szybkiego końca wojny i porażki z Rosją, z wszelkimi metodami, a następnie starać się o to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. I to w mojej ocenie będzie kluczowe dla Polski, również w kontekście właśnie siły i nadawaniu, jeśli chodzi o nadawanie kierunku, w jakim Unia Europejska i jej wewnętrzne zmiany będą podążać. Ponieważ Warszawa z Kijowem, Ukraina z Polską, to jest jednak bardzo duża siła, jeśli chodzi o liczebność i przy programie, który by odbudował, programie gospodarczym, który by odbudował Ukrainę, no to Ukraina mogłaby się stać też pewnego rodzaju wsparciem również na tej płaszczyźnie gospodarczej, jeśli chodzi o ten duet Polska-Ukraina, a taki duet byłby na pewno siłą grawitacyjną dla również państw bałtyckich, czy dla Rumunii, czy dla nawet Słowacji, Czechy może nie, ale wydaje mi się, że właśnie taki mniej więcej sojusz może zostać zbudowany. To jest zupełnie realna perspektywa.
To teraz pytanie, które gdzieś tam już do kontekstu, które padło, powiedział pan, że potrzeba, aby szybko zakończyć tą wojnę, ale na to nic, się zwycięstwo Ukrainy, ale na to nic nie wskazuje. Ostatnie tygodnie, dwa, trzy tygodnie, to pokazują, że ta nowa taktyka rosyjska, która już odchodzi od, czy zdaje się odchodzić od doktryny Gerasimowa, tylko jest takim twardym zdobywaniem terenu, przynosi efekt, że w Donbasie, w obwodzie Ługańskim i Donieckim, to bombardowanie dużą przewagą artyleryjską powodują, że Rosjanie idą do przodu, a Ukraińcy ponosząc straty muszą się cofać i na liniach frontu nic nie wskazuje, żeby Rosja miała tą wojnę przegrać. No niestety Rosjanie w końcu zaczęli działać metodycznie i zgodnie ze swoją doktryną i wykorzystują swoje przewagi naturalne, przewagi właśnie jeśli chodzi o ogień artyleryjski, o lotnictwo i o po prostu takie użycie materiałowe takiej siły ognia. Natomiast też, no i tutaj jest to oczywiście zagrożenie zamknięciem w kotle sił ukraińskich zgromadzonych wokół Siewierodoniecka i Łyszczańska. No ale też należy zauważyć, że to zwycięstwo ewentualne na tamtym odcinku frontu po stronie rosyjskiej, one tak naprawdę w kontekście całej wojny Rosjanom niewiele da. Ja wciąż uważam, że nawet jeśli Rosjanie zdobędą cały obwód, czy Ługański, czy Doniecki, jak również utrzymają zdobycze terytorialne na południu, czyli to połączenie lądowe z Krymu do Rosji, to i tak Rosjanie będą musieli sięgnąć po Kijów, ponieważ zdobycie dwóch kolejnych czy trzech kolejnych okręgów w kontekście rywalizacji na arenie międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, czy negocjacji swojej pozycji i uzyskania pewnego rodzaju koncesji, na których im zależy, czyli kapitał, technologię i uzależnienie Europy od swoich surowców energetycznych, to już minęło i to się nie wróci moim zdaniem. Przynajmniej nie w momencie, w którym będzie jeszcze trwała wojna lub w którym po prostu Rosjanie będą chcieli anektować kolejną część terytorium ukraińskiego. Także no, Rosjanie muszą tutaj grać o pełną pulę, jeśli chodzi o politykę. I ja nie jestem wciąż przekonany, że są gotowi do walki o tą pełną pulę i że ich siły zbrojne i potencjał militarny dadzą im zwycięstwo, to ostateczne. Że no, z drugiej strony nie widać też takiej dużej pomocy ze strony świata. Cały czas Kijów mówi, jeżeli chodzi o pomoc militarną, to nie jest wystarczające, żebyśmy mogli przejść do kontrofensywy. W Polsce eksperci, także zachodni eksperci w ogóle wieszczyli tą kontrofensywę. Ona się nie zdarzyła i też niewiele teraz wskazuje, że miałaby się zdarzyć. Ukraina gdzie niegdzie kontratakuje, ale to zdaje się nie są te kluczowe punkty. Tak, panie redaktorze, ja tak uprzedzałem, że z tą kontrofensywą należy ostrożnie, zwłaszcza, że no, jest taka prosta matematyka. No, jeśli atakujemy, potrzebujemy znacznie większe siły i ponosimy znacznie większe straty. I Ukraińcy po prostu stoją przed dylematem. Oni mają pewne rezerwy, sprzęt przychodzi również z Polski, on zostaje wdrażany do ich sił zbrojnych, ale również jednocześnie ponoszą straty i mają taki dylemat, czy te siły, które do nich przyszły, czy ten sprzęt, który do nich przychodzi, czy zostawić go sobie na przyszłość do działań defensywnych, bo być może Rosjanie nie użyli jeszcze całego potencjału i mogą dzisiaj się zaskoczyć, czy też wykorzystać go w tej chwili do kontrofensywy. I to jest niezwykle ryzykowne, no bo jeśli oni użyją tego sprzętu do kontrofensywy i poniosą straty, bo to jest nieuniknione w przypadku tego rodzaju działań, to czy wówczas się nie okaże, że tych sił zabraknie gdzie indziej już w obronie. Także wydaje mi się, że Ukraińcy tą kontrofensywą mogli straszyć Rosjan, czy też na poszczególnych wycinkach frontu mogli sugerować taką kontrofensywę,
po to, by Rosjanie musieli po ruchu okrężnym w zasadzie przenosić swoje wojska na przykład z tych miejsc, w których oni naciskają i oni mają inicjatywę oraz wywierają presję, by stamtąd wyciągać wojska w jakiś inny odcinek frontu, żeby ewentualnie bronić się przed spodziewaną kontrofensywą ukraińską. Także wydaje mi się, że to jest taka gra nerwów, gra psychologiczna, gra taka na zmylenie przeciwnika, natomiast taka pełnoskalowa kontrofensywa ukraińska nie wydaje mi się kwestią realną, przynajmniej w ciągu następnych tygodni. Właśnie z tego względu, że no nie wiadomo czym dysponują Rosjanie i jak oni zaczną jeszcze działać, bo jakby ten przykład z początku wojny pokazuje, że niekoniecznie Rosjanie muszą cały czas działać zgodnie z logiką i zasadami sztuki wojennej, czyli mogą podjąć znowu jakąś ryzykowną akcję i jeśli Ukraińcy nie będą do niej przygotowani, to ta akcja może się powieść. W ostatniej naszej rozmowie podkreślał pan, że może dojść do kolejnego ataku na Kijów, że to, że jest inna faza operacji taktycznej, znaczy operacyjnym nawet, to nie znaczy, że cele strategiczne się zmieniły. Tak, dokładnie. Ja tutaj teraz przed chwilką mówiłem o takich perspektywach krótkich, kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych, natomiast w takiej perspektywie półrocznej, rocznej, to rzeczywiście uważam, że do takiej ofensywy na Kijów ponownej, drugiej, rzeczywiście może dojść i wydaje mi się, że Rosjanie się do niej będą przygotowywać i to po prostu uczynią. Także tutaj też w tym kontekście, zresztą kilka tygodni temu chyba nawet wywiad ukraiński sygnalizował, że Rosjanie rozważają wariant uderzenia ponownego na Kijów i chyba też później, dwa tygodnie później ta informacja pojawiła się też z wywiadu brytyjskiego albo amerykańskiego, teraz już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że jakby już dwa źródła podają tego rodzaju scenariusz, także wydaje mi się, że jeśli już coś takiego dociera do strony broniącej, czy też do jej sojuszników w szerokim takim znaczeniu, no bo nieformalnych, to znaczy, że rzeczywiście Rosjanie być może już podejmują jakieś czynności w tym zakresie i w tym kierunku. Także w mojej ocenie przed Ukraińcami najtrudniejsze chwile jeszcze przed nimi. Także te siły, które w tej chwili szkolą, ten sprzęt, który otrzymują, on nie powinien być w mojej ocenie. Źle by było, gdyby oni go w tej chwili roztrwonili na działania ofensywne w sytuacji, w której nie wiadomo jeszcze jak długo ta wojna potrwa i jak długo będą się Rosjanie przygotowywać i czy będą się przygotowywać do jakiejś ofensywy w szerszej skali. Także w mojej ocenie znacznie lepszą metodą byłoby właśnie oszczędne gospodarowanie siłami po stronie ukraińskiej i jeszcze wyczekiwanie, bo prawdopodobnie to nie jest jeszcze ten moment, w którym można powiedzieć, że Rosjanie zupełnie wytracili swój potencjał bojowy i w tej chwili można przejść do kontrataku, ponieważ Rosjanie nie są w stanie nic zrobić. To jeszcze nie jest ten moment. Czyli z jednej strony, czyli impas, jednym słowem mówiąc, no bo mówiliśmy o tym, że Rosja raczej tej wojny nie wygra, że jej siła ekonomiczna i militarna nie jest gotowa, żeby połknąć całą Ukrainę. Z drugiej strony Ukraina przy tym poziomie wsparcia nie będzie w stanie skutecznie kontratakować i odbijać terytorium zajętego przez Rosję. Konflikt się w pewnym momencie zamrozi na pewnym etapie zdobyczy terytorialnych Rosji. Czy przewidujemy wariant skokowego wzmocnienia armii ukraińskiej, a być może rozszerzenia konfliktu o inne armie zachodnie? Wydaje mi się, że wariant o zamrożeniu działań wojennych, ale chociaż może to być złe słowo, to może być takie nieformalne może zawieszenie działań. W każdym razie rzeczywiście front może stanąć zupełnie i to jest taki wariant prawdopodobny. I będzie pewnie służył stronie rosyjskiej na ogłoszenie może mobilizacji takiej pełnej, na przygotowanie się znacznie lepiej do znacznie większej ofensywy, znacznie lepiej niż to było w poprzednim razie. I w tym, tylko że tutaj jakby jest trudne skalkulować, komu to będzie lepiej służyć, ponieważ z drugiej strony Rosjanie muszą też brać pod uwagę fakt, że każdy kolejny dzień wojny to jest każdy kolejny dzień pomocy sprzętowej ze strony Zachodu na Ukrainę, także Ukraina też ukraiński potencjał też nie będzie stał w miejscu, także
Powiem szczerze, że to wszystko zależy od tego, jakie informacje ma jedna i druga strona i jak te informacje te informacje będą miały wpływ na konkretne decyzje po stronie zwłaszcza Kremla, bo to jednak Rosjanie mają inicjatywę i to oni decydują o tym, czy walczymy dalej, czy stajemy na froncie, czy też podejmiemy jakąś dużą ofensywę. W mojej ocenie nawet jeśli Rosjanie staną, to Ukraińcy niekoniecznie będą się musieli zdecydować na kontrofensywę z tych względów właśnie, o których mówiłem, czyli to ryzyko, że Rosjanie nie są do końca jeszcze wyczerpani i mogą uderzyć z innej strony, ponieważ no, redaktorze, jeśli na przykład Ukraińcy zdecydowaliby się na kontratak na przykład na południu, w kierunku Krymu, po to, żeby przerwać to połączenie lądowe, no to wówczas mogliby się narazić na uderzenie z kolei z północy ponowne. Już pojawiają się jakieś informacje o tym, że siły białoruskie w tej chwili mają jakby dostawy nowego, no, bardziej nowoczesnego sprzętu rosyjskiego. Także no to wszystko trzeba jakby kalkulować z perspektywy Kijowa i ta sytuacja na pewno nie jest łatwa z tego względu, że wciąż istnieje ryzyko uderzenia praktycznie z trzech stron, jeśli chodzi o stronę rosyjską. I wciąż nie wiadomo tak naprawdę, ile sił należy zostawić w odwodzie, a ile można już wykorzystywać do pewnego rodzaju działań, do przejmowania inicjatywy. To o tym ostatnio mamy dosłownie kilkanaście sekund ten pomysł, o którym także pan kiedyś pisał, żeby pewna koalicja chętnych wzmocniła Ukrainę, może nie na pierwszej linii frontu, ale na tyłach, żeby je zabezpieczyć. O tym mówił między innymi Jarosław Kaczyński przy swojej pierwszej wizycie w Kijowie. Tak, moim zdaniem to byłoby niezbędne z tego względu, jeśli chcemy pomóc Ukraińcom właśnie przeprowadzić kontrofensywę, bo jeśli my byśmy zabezpieczyli powiedzmy całą zachodnią Ukrainę i nawet ten odcinek północny całej granicy, to wówczas Ukraińcy rzeczywiście mogliby się przestać obawiać o swoje tyły i mogliby wszystko przerzucić na wschód albo na południowy wschód. I tutaj wówczas rzeczywiście istniałaby szansa na to, żeby przejąć inicjatywę, podjąć jakąś kontrofensywę i myśleć o odbijaniu terytorium. A czy istnieje szansa na taki scenariusz? Bo o tym w tej chwili się milczy. To w ogóle jakby umarło na stronach dyplomatycznych, czy tam, gdzie się spotkają politycy i decydują. To w mojej ocenie to jest wszystko zależne od tego, co się będzie działo na froncie i jak bardzo stolice zachodnie będą wrażliwe na ewentualną jeszcze większą eskalację ze strony rosyjskiej, bo Rosjanie mogą na przykład jeszcze w szerszym zakresie, na większą masową skalę powtórzyć na przykład Buczę i wówczas w mojej ocenie być może świat zachodu już tego nie będzie pobłażał i nawet ze względów humanitarnych zdecyduje się na taki krok. Także tutaj jest wiele scenariuszy możliwych. Nad tym przejść do porządku dziennego. Krzysztof Wojczal był gościem Radia Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl.
radiownet.pl/wspieraj radiownet.